Cześć wszystkim, rozwiążemy zadanie z arkusza 2008 egzaminu wstępnego, rzecz jasna. Tutaj mamy zadanie z równowagi. Ja sobie pozwolę skopiować tutaj tą reakcję. No i cóż, zrobimy tak, że zrobimy sobie powiedzmy coś, co nazywamy tabelką. Tutaj sobie o. Narysujemy taką. Osobiście wolę w tą stronę. Wiem, że w szkołach robicie w drugą. Nie wiem, dla mnie jest to trochę niewygodne w tą stronę. Zresztą w ogóle z tabelki nie widzę powodu, żeby to robić z tabelki. No ale wiem, że jest wam tak prościej, także nie ma problemu. Natomiast chociaż zróbmy ją w stronę, w którą się łatwiej na nią patrzy. No dobrze, więc tak, więc mamy stan początkowy. Tutaj. No i w stanie początkowym oczywiście tutaj objętość naczynia jest 1, nam napisali, umieszczono 1,25 mola kwasu etanowego, czyli 1,25 mola na decymetr sześcienny, równie dobrze możemy sobie tutaj napisać, wszystko jest w jednym decymetrze, i 2 mole alkoholu, czyli tu mamy 2 mole. No i nie mieliśmy w ogóle na początku żadnych produktów, skoro umieszczono dopiero te substancje tutaj i nic nam nie powiedziano o tutaj tych produktach. Tutaj oczywiście jest podana też stała w tym przypadku. No i cóż możemy tu jeszcze napisać? Możemy napisać, co się zmienia. No i jak będzie wyglądał układ już w stanie równowagi, czyli po zajściu tej reakcji. No, ponieważ tutaj nie mamy nic powiedzianego o produktach, jest podana jedynie stała. Wszystko tutaj mamy w stosunku molowym 1 do 1 w tej reakcji. No to możemy, posługując się x-em, tutaj zapisać, czy w takim razie tego będzie ubywała nieznana ilość, tego również. No i tego będzie powstawało, czy tam przybywało, jak to woli, również taka sama ilość, no właśnie ze względu tutaj na taki równy stosunek molowy w reakcji. No to w takim razie tutaj mamy 1,25 minus x, tutaj mamy 2 minus x, tutaj oczywiście mamy x i x, i teraz napiszemy sobie wyrażenie na stałą równowagi tej reakcji, czyli niech będzie KC, tak jak tam było opisane. Jest to oczywiście stężenie tego naszego estru. Mam tak powiedzieć tutaj, o, sobie skopiujemy, będzie trochę szybciej. A razy oczywiście stężenie tej wody. No tak, tutaj jeżeli chodzi o tą równowagę, no to przypominam, że zazwyczaj równowaga, przynajmniej zwykle w zadaniach, pewnie tak też się uczyliście, dotyczy gazów, no to żadnych gazów nie ma, dlatego też musimy wziąć pod uwagę to, co mamy, także tutaj gazów żadnych nie ma. No bardzo, w końcu estryfikacja, gotujemy taki roztwór, także jakby więcej w tym nic tutaj nie ma. O, dobra. No oczywiście to tutaj napisałem, wszystko dotyczy tego stanu równowagowego oczywiście, czyli tutaj to wszystko jest w stanie równowagi. Ok, stała była równa 1, także 1,0 była równa stała, tego mieliśmy x, tego mieliśmy x, tego mieliśmy 1,25 minus x i 2,0 minus x. Także jak widać, wstawiłem wszystko to, co tutaj mieliśmy sobie w stanie równowagi dla tej reakcji. No i cóż, możemy sobie to rozwiązać. X razy x to jest x do kwadratu. To się równa temu, co tutaj mamy. No i co? No i wystarczyło by tutaj było pomnożyć. Czyli mamy tak, x kwadrat równa się, prawda, 1,25, no to jest 2,5 minus, i teraz będziemy mieli minus 2 i jeszcze minus, czyli minus 3,25x plus x do kwadratu. No i tutaj jak widać możemy sobie stronami odjąć x do kwadratu.
Także tutaj będziemy mieli 0, to się równa 2,5 minus 3,25x nam pozostaje. No i przenosimy sobie, załóżmy, te 3,25x z minusem, tylko że zmieniamy znak, na drugą stronę równania. No i dzielimy obie strony przez te 3,25. No to wychodzi, do dwóch miejsc tam było wszystko po przecinku, 0,77 mol. No i jak widać, ta liczba moli nie przekracza tutaj nam 1,25, czyli tej najmniejszej ilości substratu. Także stężenia, liczba moli estru ma być w mieszaninie poreakcyjnej, czyli nasz X, czyli to jest nasza odpowiedź. Oczywiście liczba moli estru jest taka sama. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Polecam inne moje filmy. Dajcie suba. Cześć.